Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki Niż Ludzi i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o biografii Alfreda Nobla. Na pewno go kojarzycie, co roku nagrody Nobla rozpalają naszą wyobraźnię, jeżeli chodzi o mnie to głównie te literackie, ale co wiemy o samym Noblu? Pewnie niewiele i ta książka to zmieni. Zostawiam Wam dzisiaj kilka ciekawostek o Noblu, ale zanim ciekawostki, to chciałabym sobie z Wami porozmawiać na temat biografii i zapytać się Was, co według Was charakteryzuje dobrą biografię. Bo książka Ingrid Kalberg jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Po pierwsze opowiada o ciekawej postaci. Wyobrażam sobie, że gdybym czytała biografię kogoś mało ciekawego, to nie byłaby to fascynująca lektura, chociaż z drugiej strony nawet najlepszą biografię można z złym pisaniem. Ta książka jest doskonale napisana i też jest świetnie przetłumaczona przez Elżbietę Ptaszyńską Sadowską. Po drugie, jest wyjątkowa pod tym względem, że autorka nie pisze tylko o Noblu, ale też wpuszcza nas jakby na zaplecze swojej pracy. Opowiada o tym, jak szukała różnych materiałów, jak odkrywała pewne rzeczy. Była w Archiwum Narodowym, rozmawiała na przykład z historykiem wojskowości, rozmawiała z profesorem historii idei i nauki, rozmawiała z chemikiem z i wieloma, z wieloma innymi osobami. I rzeczywiście jest to literackie śledztwo. Po trzecie, co warto też podkreślić, autorka nie waha się pisać rzeczy, które rzucają negatywne światło na Nobla. Nie waha się pisać o rzeczach, które do tej pory były ukrywane albo pomijane, bo ktoś kiedyś stwierdził, że plamią pamięć o Noblu. I czytając ją, miałam cały czas takie wrażenie, że autorka bardzo lubi swojego bohatera i też ma dużo takich ciepłych uczuć do niego, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że to był tylko człowiek, miał swoje wady, miał swoje zalety i to był człowiek, który był ukształtowany przez czasy, w jakich żył. Co nas prowadzi do czwartego argumentu, dlaczego ta książka jest taka dobra. Nie jest to tylko biografia Nobla, to jest biografia całej epoki. I mam wrażenie, że niecierpliwego czytelnika ta książka może zmęczyć, no bo wziął książkę, chce przeczytać o Noblu, a czyta o wszystkim innym, tylko nie o Noblu. Są takie fragmenty. Jeżeli czytamy o tym, że rodzina Noblów produkowała miny, to mamy też opis całej wojny. Jeżeli czytamy, że Alfred Nobel pojechał do kurortu, bo chorował, to mamy opis, jak działały kurorty w XIX wieku. Jest o wojnach, jest o sytuacjach politycznych, jest o rozwoju nauki, o historii medycyny. Mamy historię o tym, jak zmieniał się Paryż, jacy pisarze tworzyli w czasie, kiedy Nobel żył. Mamy wystawie światowo wszystkie wynalazki, które zmieniły oblicze ówczesnego świata. Nobel tam jest jednym z elementów i razem z innymi elementami tworzą piękną opowieść, czy to jest na plus czy na minus, to już zależy od czytelnika. Ja osobiście bardzo lubię takie książki, bo mam wrażenie, że poznając epokę, w jakiej bohater żył, bardziej poznaję też samego bohatera. I też mam wrażenie, że o Noblu tak naprawdę nie da się opowiedzieć inaczej, jeżeli chce się napisać pełny, bardzo dobry tekst, bo on ze swoją rodziną po prostu wpływał na to, co się działo. Alfred Nobel miał dwie twarze i tak naprawdę całe życie był rozdarty, i przeczytam wam jeden fragment, który bardzo ładnie to podsumowuje. Był człowiekiem, który z jednej strony marzył o jutrza pokoju, z drugiej zaś całą swoją energię poświęcał na opracowanie efektywniejszej amunicji dla Armii Świata. Drwił z kościoła i jego wieszczącego nieszczęścia księży, ale wsparł ogromną dotację szwedzko-norweską parafię świętej Zofii w Paryżu. Potrafił surowo potępiać manewry pożyczkowe Ludwiga, brata, i uparcie odmawiać mu finansowego wsparcia, by niedługo później dać znacznie więcej niż brat prosił. Pełen gniewu zabronił Sophie Hess używać jego nazwiska, podczas gdy sam z lubością pisał na listach do niej madame Sophie Nobel. Alfred Nobel był człowiekiem pragnącym przynieść pożytek ludzkości, ale skwapliwie wykorzystywał każdą okazję, by uznać się za nieudacznika. I obraz Nobla, jaki wyłania się z tej książki, jest tak naprawdę bardzo smutny, bo ostatecznie miał dobre życie. Ale dwa takiego największe pragnienia nie zostały zrealizowane. Nie został pisarzem i nigdy nie założył rodziny. Alfred Nobel urodził się w 1833 roku w Sztokholmie, mieszkał m.in. w Sankt Petersburgu, w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, znowu w Szwecji, a na koniec we Włoszech. Już w wieku 16 lat biegle posługiwał się czterema językami obcymi angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Miał aż siedmioro rodzeństwa, jednak do wieku dorosłego dożył tylko on i jego trzej bracia. Jeden z braci Emil zginął w wyniku wybuchu w fabryce nitrogliceryny. Zresztą wypadki przy pracy zdarzały się dosyć często, a ludzie nie chcieli mieszkać w pobliżu fabryk Noblów właśnie z obawy przed wybuchami. Nobla kojarzymy najbardziej jako wynalazcę dynamitu. Opatentował go w 1867 roku. Nazwa dynamitu pochodzi od greckiego słowa dynamis, co oznacza Moc. Ale Alfred wynalazł też m.in. żelatynę wybuchową i proch bezdymny, opracował zapalnik i detonator, a w ogóle to był właścicielem ponad 350 patentów na całym świecie. Był też właścicielem fabryk produkujących materiały wybuchowe, znajdujących się w 20 krajach Europy. Przyjaźnił się z pisarzem Wiktorem Igo, pisał wiersze po szwedzku i angielsku, a w poszukiwaniu żony dał ogłoszenie w prasie oczywiście nie pisał o żonie, tylko pisał o sekretarce i gospodyni domu. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo na ogłoszenie odpowiedziała Berta von Suttner. Ona przyjechała do Nobla, ale była u niego tylko przez tydzień, bo sekretnie kochała pewnego Borona, za którego później wyszła za mąż, ale kontakt, Nobel i Berta utrzymywali ze sobą aż do śmierci Nobla. Co więcej, uważa się, że to właśnie ona wpłynęła albo przyczyniła się do powstania Pokojowej Nagrody Nobla, całe życie działała na rzecz pokoju. Jest też pierwszą kobietą wyróżnioną tą nagrodą. Dostała ją w 1905 roku. Majątek Nobla był szacowany na 30 milionów dolarów. Dla swoich spadkobierców Nobel przeznaczył milion, cała reszta trafiła na fundusz Nagrody Nobla. I zgodnie z ostatnią wolą Nobla, nagroda miała być przydzielana w pięciu dziedzinach: fizyce, chemii, medycynie, literaturze i działalności na rzecz pokoju. Od 1969 roku szwedzki bank centralny przydziela nagrodę w dziedzinie ekonomii i ona jest przyznawana na cześć Nobla. Nagrody są wręczane co roku w rocznicę śmierci Alfreda 10 grudnia. Pierwsza uroczystość wręczenia odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w 1901 roku. I pokojową nagrodę Nobla otrzymali wtedy Jean-Henri Dunon, założyciel Czerwonego Krzyża. I Frederik Passy. Od 1902 roku nagrody są wręczane przez króla Szwecji. Pierwszą nagrodę Nobla z fizyki otrzymał Wilhelm Konrad Röntgen, przyznana została w uznaniu zasług, które oddał przez odkrycie promieni nazwanych jego nazwiskiem. Z chemii nagrody dostał Jakobus van Hoff za pracę nad szybkością reakcji chemicznych, równowagą chemiczną i ciśnieniem osmotycznym. Z fizjologii albo medycyny nagrodę dostał Emil Adolf von Bering za pracę nad seroterapią, przede wszystkim za zastosowanie seroterapii w walce z błonicą. A z literatury w 1901 roku nagrodę dostał Sali Prud'homme, francuski poeta, który otrzymał ją za wybitne osiągnięcia poetyckie, a zwłaszcza za idealizm, doskonałość artystyczną oraz niezwykłe połączenie duchowości i intelektu. I tak naprawdę, Nagroda Nobla jest chyba najbardziej prestiżową nagrodą na całym świecie dzisiaj. Nie można się do niej zgłosić, nie można się o nią ubiegać, można zostać tylko nominowanym i zgłoszonym przez kogoś. I w całej historii Nagrody Nobla zdobyło ją siedmiu Polaków: Była to Skłodowska, Sienkiewicz, Raymond, Miłoż, Wałęsa, Szymborska i Tokarczuk. I na koniec chciałam Wam przeczytać jeszcze jeden cytat, który spowodował, że Alfred stał się naprawdę bardzo bliski memu sercu. Byłbym niepomiernie szczęśliwy, gdybym mógł osiąść w spokoju w jakimś kącie i żyć tam bez wielkich ambicji. Alfred Nobel 1880 rok. Ja go bardzo rozumiem, to zdecydowanie jestem ja i ten cytat idealnie nadaje się nam motto życiowe. I to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lektury książki. Nawet jeżeli Alfred Nobel Was aż tak bardzo nie interesuje, to warto przeczytać ze względu na biografię całej epoki. W XIX wieku działo się naprawdę bardzo dużo, a na kartach tej książki znajdziecie mnóstwo ciekawych postaci. I na koniec jeszcze mam niespodziankę. Razem z wydawnictwem poznańskim mamy dla Was cztery egzemplarze tej książki, więc piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie ją dostać. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I pamiętajcie, że w książkach jest więcej.